Kim byłem? Kim mógłbym być? Kto zdecydował o moim losie? O moim życiu i śmierci? Czy to historia? Czy Bóg? Dlaczego byłem żołnierzem, harcerzem, katolikiem? Zawsze wiernym Polsce. Zawsze na jej służbie? Nie wiem. Ale nie oddałbym swego życia na inne. Urodziłem się daleko od kraju, pod fińską granicą, na północy, w Karelii. Cóż, losy rodzin zesłańców nie należały do łatwych. Ojciec był rewizorem w carskich lasach i matka była córką leśniczego. I tak oto dorastałem z rodzeństwem w tym surowym kraju. Zawsze kochałem naturę, ale jeszcze bardziej wojaczkę, bo jak inaczej przeciwstawić się złu? Chyba od urodzenia byłem żołnierzem. Gonisz! Patrzcie, to Witek! Witek, no chodź z nami na łąki! No chodź, Wituś! No chodź z nami na łąki! Rwijcie kwiatki dla mamy. Pójdę z wami później, jak skończę. Witek, do domu zimno się robi, Witek! On nic nie słyszy, jedno koni szabla mu w głowie. I zawsze galop, ależ z niego ułan. Jak malowany, taki z niego żołnierz. No dobrze, już dobrze. Ktoś musi walczyć o tą naszą Polskę. A żebyś wiedziała, jak tylko będę większy, to będę żołnierzem i pojadę do Warszawy i do Wilna. I co? I co? I będę walczyć. Witek będzie łany. Witek chce być łanem i chce pojechać do Polski. To dobrze, bo jedziemy do Wilna. Hurra! I pojechaliśmy. Było cudownie. Język polski, szkoła, harcerstwo, kształcenie duszy i ciała, zajęcia wojskowe. Ależ nam kipiało w głowach. Wybuchła wojna, a my znów z mamą w podróż w okolice Orszy. I tam znów harcerstwo. I pierwsza akcja bojowa. I Wilno. 1918. Rzuciłem szkołę. Chyba Polska była ważniejsza. Walka z Niemcami. Kiedy tylko ich wyparliśmy, zaraz przyszli bolszewicy. Że jesteś gotowy. Witek, myślę, że powinieneś skończyć szkołę. Martwię się o ciebie. No mamo, błagam. Dziś wszyscy walczą. Chcesz, abym okazał się tchórzem? Ledwie wypędziliśmy Niemców i już duszą nas bolszewicy. Zawsze mnie uczyłaś, że to Polska jest najważniejsza. Wiem, ale synku... Matko, nie płacz. Nikt teraz nie siedzi w domu. Wszyscy idą na front. Nikt za nas tego nie zrobi. Przecież tak marzyłaś o wolnej Polsce. Będę w pułku łanów. Dziecko, niech Bóg ma cię w swojej opiece i panienka z ostrej bramy. Uważaj na siebie. Syneczku. Wrócę. Dziś idę do...
wszystkich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze być, mamo, ubrana, śmiać się, śmiać i prosto w twarz, jak ja, a serce ma z pierwszy i rozkolatane, serce mi dziś tak co nie grasz. Tak strasznie dobrze być, mamo, przyjdzie bolest tak samo jak tyle ty. Dwa lata na wojnie. Czasem poczynaliśmy sobie czym bohaterowie Sienkiewiczowskiej trylogii. Ha! Ułani przejmujący gniazda karabinów maszynowych Sowietów. To było coś! 1920 i Polska była nasza! I mieliśmy polskie Wilno! Nikt nie był obcy. Wszyscy cieszyliśmy się jak dzieci. Niech żyje Polska! Ludzie, słyszeliście? Nasze Wilno zostało przy Polsce! Hurra! Czy to prawda chociaż? Najświętsza prawda, jak mi Bóg na niebie. Wiwat Piłsudski! Niech żyje Polska! Można było wreszcie normalnie żyć. Zdałem maturę. Na uczelnię nie wystarczyło pieniędzy. Ale było co robić. Szczególnie na Kresach. Wolność nie jest dana na zawsze. Więc prace społeczne, ćwiczenia z bronią, musztra. Zawsze trzeba być gotowym. A w 1926 zostałem gospodarzem w Sukurczach. Przeszedłem do rezerwy. Ożeniłem się. Dwoje dzieci. To najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Piękny i dobry świat skończył się jeszcze w sierpniu 1939. Witam, panie poruczniku. Mam dla pana list. Dziękuję. Możecie odejść. Zaczęło się. Mobilizacja. Wojna. Witek. Przygotowałem bajkę. Czekaj już przed stajnią. Mam rozkaz. Wiem, ale... Marysiu, jestem przede wszystkim żołnierzem. Muszę zorganizować punkt mobilizacyjny. Ułani czekają. Długo to potrwa? Za dwa tygodnie wrócę. Muszę jechać. Wszystko będzie dobrze. Proszę, uważaj na siebie. Mam złe przeczucia. Proszę, weź to na pamiątkę. Niech ci o mnie przypomina. Kochana, musisz być twarda. Dbaj o dzieci. Nie zauważysz nawet i będę z powrotem w domu. I rozwaliły się czarne wrota wojny.
dołączyliśmy do armii Prusy. Udało nam się zniszczyć 7 czołgów i 2 samoloty. Wszystko na nic. Rozniosły nas niemieckie czołgi w nocy z 4 na 5 września. Może była szalona? Ale nieodwołalna. Dobrowolnie pójść za druty. To samobójstwo! Co ty robisz, człowieku? Nie myślisz o rodzinie? Nawet największa odwaga ma jakieś granice. Nikomu to się nie uda. Nikomu! Z piekła się nie wraca. Tam! Jestem przecież polskim żołnierzem. Poszedłem w opance na Żoliborzu 40 roku jako Tomasz Serafinowicz. Dostałem się do KL Auschwitz. Stałem się numerem 4859. 4, 8, 5, 9. Zobaczyłem piekło, jego najciemniejsze czeluści. Upodlenie, hańbę i śmierć. Wykończę mnie. Nie wytrzymam już tego głodu i bicia. Oni chcą, żebyśmy poczuli się jak psy. Jak zaszczute zwierzęta. Bo tak jest. Oni nie muszą chcieć. Witek, jak mogłeś tu przyjść z dobrej woli? To nie jest normalne. I tak oto Waria trafił do zakładu dla obłąkanych. Ale wyjdę stąd. Zobaczycie. Przestań śnić. Zabiją cię jak wszystkich. Albo rozszarpią psami w błocie. Jak tych dwóch wczoraj. Dobra, żyję. Sprawdziłeś, ilu wczoraj wywieźli? Trzeba uczyć się nazwisk. Jutro idziemy do miasta jako piekarze. Muszę skończyć raport, no i mam nadzieję, że dotrzę do Londynu. Ciągle marzysz. Cała nasza konspiracja tutaj na nic. Jeszcze działamy, ale większość zatłukli. A 3 wywieźli wczoraj do innego obozu. Nie ma z kim pracować. Tyle pracy. Boże, zżerała nas rozpacz i wszy! Dlaczego nikt nas nie słuchał? Dajcie rozkaz do powstania, niech ktoś bombarduje to piekło! Dlaczego nikt nas nie słucha? Pomocy. Dobra, to nie ma sensu. Kończymy ten raport i trzeba wyjść z tego piekła. Przecież nie zbudujemy organizacji od podstaw. Oszalałeś zupełnie? Jak chcesz stąd wyjść? Chyba tym kominem krematorium. Zobaczysz. Budzi się. Zabierzmy go do baraku, zanim wypuszczą psy. I uciekliśmy. Po ponad 2,5 roku pobytu w piekle zapadliśmy w mrok. Zanurzyłem ręce w Wiśle. Tak smakowała wolność. Miałem tylko jedną myśl. Odpocząć i zorganizować akcję zbrojną na Oświęcim. A ty dalej jesteś szalony. Zająć Oświęcim? Zejść na ziemię. Kto miałby to zrobić? Kto? Kto? Komenda Główna Okręgu AK w Krakowie? Propozycję moją odrzuciła jako nierealną! Oni wszyscy tam zostali! Wróciłem do konspiracji. W lutym 44 awansowano mnie na rotmistrza. Miałem kierować organizacją NIE i przeciwdziałać sowieckiej propagandzie. W sierpniu wybuchło powstanie. Mimo zakazu poszedłem walczyć jako szeregowy żołnierz. Tak trzeba było. Dziewczyny, zabierzcie rannych. Zaraz zacznie się atak. Ale gdzie ich wynosić? Za rogiem będzie kilku nas. Większość umiera! Szpital zbombardowany! Do piwnicy, szybko! Oni nadchodzą. Szybciej, szybciej. Co? Jaki koniec? Jaką kapitulację? O co ci chodzi, człowieku? Nie po to straciliśmy tu tylu ludzi, żeby się teraz poddawać. Panie rotmistrzu, to ja! Nie poznaje mnie pan? Przyszedłem kanałem od dowódcy. Cała Warszawa płonie. Niemcy biorą nas do niewoli. To koniec.
To koniec. To już naprawdę koniec. Przejściowy w Ożarowie, potem oflag w Murnau, wyzwolony przez Amerykanów na wiosnę 45. Jak wszyscy oficerowie, wyjechałem do Włoch, do drugiego korpusu Andersa. Wróciłem do Polski jako Roman Jezierski. Miałem zbierać informacje o sowietyzacji kraju. Zbierałem. Ale kiedy zaczęły się aresztowania, Anders wydał rozkaz powrotu do Włoch. Nie wszyscy mogli. Ktoś musiał trwać. Bez względu na konsekwencje. Przyszły szybko. UB aresztowało mnie 8 maja 1947. Przesłuchania. Pół roku. Połamane obojczyki i powyrywane paznokcie. Oświęcim przy tym to była igraszka. Ciągle to niepotrzebne nikomu bohaterstwo. Mogłeś spokojnie żyć? Mogłem, ale tak trzeba było. Polski żołnierz obowiązek wypełnia do końca. Proces zaczął się w marcu 1948. Wyrok był oczywisty. Co tam, Pilecki, szmato? A... Stawaj, na co czekasz? Zdejmuj ten mundur, łajso! Pilecki, masz u mnie 2 wyroki śmierci. Nic się uratuje. Przyjdą, wyprowadzą i paf. Takie wrzody jak ty po prostu się wycina. Nic się nie uratuje. Ani ciebie, ani twojej żony, ani dzieci. Oskarżony Witold Pilecki, jako płatny rezydent wywiadu Andersa, zorganizował na terenie Polski sieć wywiadowczą, gromadzącą i przekazującą za granicę wiadomości. Będziemy walczyć. Napiszemy list do Bieruta. Za swoją działalność szpiegowską. Nie chcę żadnego listu Pilecki do Bieruta. Pilecki przyjmował od obcego wywiadu. Jakże miałbym do niego korzyści pisać? Korzyści materialne w dolarach. Po co? Ponadto Witek, musisz żyć. Dzieci na ciebie czekają. Przygotowania zamachu. Marysiu. Na działaczy demokratycznych. Kup dzieciom książkę. I funkcjonariuszy. O naśladowaniu Chrystusa. Bezpieczeństwa publicznego. To ci doda sił. Nielegalnego. Tylko ofiarowanie siebie innym nadaje naszemu życiu sens. Materiałów wybuchowych. Tylko ofiarowanie siebie innym nadaje naszemu życiu sens. Te fakty dowodzą czynów dokonanych na szkodę interesów państwa polskiego. Oskarżony zasługuje na najwyższy wymiar kary.
Witold Pilecki zostanie skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Życie. Przyjaciel księżyc w porę zgas. Mateczka noc przykryła mgłą. Już nie mam dokąd uciec stąd, a nogi nie chcą nosić mnie. Domyka się obławy krąg. Do rana sam wykrwawię się. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak spora psów. Ci, co nas myczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest, dla mej wolności. Mojej wolności. Tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, w lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurz. Ścigają mnie jak spora psów. Ci, co nas myczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest, dla mej wolności. Mojej wolności. Wstaje świt, opada mgła. Nadchodzi nowy, piękny dzień. Moja wolności przy mnie trwaj. Najbardziej teraz kocham cię. Ostatni napój, krzyża znak. Burzy się krew, szczęknę obrony. Wybaczcie, jeśli coś nie tak. Przez chwilę lufa schłodzi skroń. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak spora psów. Ci, co nas myczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pędzlą jest, dla mej wolności. Kim byłem? Kim mógłbym być? Kto zdecydował o moim losie? O moim życiu i śmierci? Czy to historia? Czy Bóg? Czy robiłem źle, będąc zawsze wiernym Polsce? Zawsze na jej służbie? A oddanie swego życia dla niej traktowałem jako mój obowiązek? Czy ludzie zrozumieją moją ofiarę? Nie wiem. Ale nie zamieniłbym mego życia na inne. Chwała bohaterom!
Dziękujemy Państwu za wielkie brawo. Chcieliśmy podkreślić, że dla nas, młodych ludzi, ten występ jest swoistym ukłonem w stronę postaci Witolda Pileckiego. Zacnego obywatela II Rzeczypospolitej, harcerza, żołnierza, a przede wszystkim bohatera. Był on przez historię zapomniany, lecz chcemy, żeby został on wyniesiony na słuszne piedestały. Niech rotmistrza ta Maksyma, niech na zawsze będzie żywa, niech na zawsze będzie żywa, byśmy w życie ją wcielali dla ojczyzny naszej Polski, byśmy wiernie jej służyli, jak nasz patron, jak nasz rotmistrz. Jak on być niezłomni, nigdy nie poddawa się. Chcemy walczyć o wartości, słów wszelkiemu mówić nie i pamiętać bohaterów, co przelali swoją krew. Byśmy dzisiaj wolnym krajem wszyscy mogli cieszyć się i umieli wciąż wypełniać to przesłanie. Piękne tak, kochaj wszystkich, wszystkim służ, niech rotmistrza ta Maksyma, niech na zawsze będzie żywa, niech na zawsze będzie żywa. Byśmy w życie ją wcielali dla ojczyzny naszej Polski, byśmy wiernie jej służyli, jak nasz patron, jak nasz rotmistrz. Kochaj wszystkich, wszystkich służ, niech rotmistrza ta Maksyma, niech na zawsze będzie żywa, niech na zawsze będzie żywa. Byśmy w życie ją wcielali dla ojczyzny naszej Polski, byśmy wiernie jej służyli, jak nasz patron, jak nasz rotmistrz. Latem traw i świeczki i okładek. Niepowtarzalny zapach świąt odurzył Polskę całą. Czystością błyszczy każdy kąt i w duszach pojaśniało gwiazdo świeć kolędo lecz. I serium niechże dzień, i święta noc, i wielka moc nadciąga od Betlejem. Gwiazdo świeć kolędo dzieje, i święta noc, i wielka moc nadciąga od Betlejem. Uśmiech nieczysty tutaj gość dziś poczuł się u siebie, a zasiedziała z dawna złość, co z sobą począć nie wie. A ta serdeczna zbiera pieśń w dzieciństwie zapomniana,
serca chcemy w dłoniach nieść i dawać sobie w zamian gwiazdo, świeć, kolędo leć. Misterium niech się dzieje, dziś święta noc i wielka moc nadciąga Betleje. Gwiazdo, świeć, kolędo leć. Misterium niech się dzieje, dziś święta noc i wielka moc nadciąga. Oh.